Dziękuję. Bardzo bym prosił przybyłego gościa, Georga Jakuba. Ja właściwie wszystko tu, pan doktor Bury wszystko prawie powiedział. Chciałem jednak trochę odnieść się do pewnych rzeczy. Najpierw do tytułu całego Zmierzch Alauitów, to przyznaję, że byłem przerażony takim tytułem naszego spotkania. Bo mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo jednak to jest dosyć istotny element narodu syryjskiego i to dosyć pokaźny procent narodu syryjskiego i jest jak najbardziej syryjski wśród innych Syryjczyków. Taka już jest Syria od dawien dawna. Tu Grzegorz, pamiętasz profesora Ranoszka? Tak. Zawsze mówił, pytanie było, czym była Syria, czy czym jest Syria. Odpowiedź musiała być, była, jest i pozostanie pomostem kultur. I także nie możemy tak po prostu lekko powiedzieć zmierzch Alauitów. Proszę Państwa, struktura nie tylko Syrii, bo Syria w obecnych granicach jest sztucznym tworem tak naprawdę. Przecież zawsze dałem taki przykład z mojego rodzinnego podwórka. Otóż moi rodzice urodzili się w granicach obecnej Turcji. Ja i całe moje rodzeństwo, a to nas jest dużo, w tej chwili żyjemy, 8 nas jest, urodziliśmy się na terenie obecnej Syrii. Brat mojego ojca zmarł jako Libanczyk. I więc to nie jest tak zupełnie, ta struktura jest, możemy mówić o Lewancie, ale pozostańmy w granicach Republiki Syryjskiej teraz. Nie jest też prawdą, moim zdaniem, że Alauici rządzą tym krajem. Tutaj znowu musimy dojść, dlaczego tak jest, dlaczego rzeczywiście prezydent, były prezydent, czy zmarły prezydent jest Alauitą, jego syn jest Alauitą oczywiście. Po pierwsze, Alauici zawsze byli grupą pokrzywdzoną historycznie. Proszę pana, ja nie należę do Alauitów, nie jestem Alauitą z pochodzenia, ale tutaj musimy jednak zrozumieć istotę, mechanizmy, które działają, dlaczego taki człowiek dosiadł tak wysoko w takim kraju. Alauici jako grupa nie szyicka całkiem, to jednak są odrzuceni przez szyitów, bo to należy do tak zwanego ruchu batnickiego, ezotorycznego, gdzie ich wiara jest nieujawniona do końca, nawet dla samych Alauitów, żeby było jasne. Więc to nie są nieakceptowane, a zwłaszcza za czasów osmańskich byli zawsze dyskryminowani. I do całkiem do niedawna, w XX wieku, w pierwszej połowie XX wieku, tak naprawdę Alauitki były służące we wszystkich domach syryjskich. Więc ta biedota pchała niejako tych Alauitów do wojska, bo wojsko jest źródłem utrzymania i źródłem zapewnionego życia. Zatem szybko dorobili kilku generałów. Charakter takiego kraju, jakim jest tutaj słuszny pan Bury mówi, no to od odzyskania niepodległości same zamachy stanu. Były jeden z tych zamachów stanu, dokonał zmarły prezydent Assad. I teraz wracamy znowu do struktury. On chce tak naprawdę, jako dyktator, jako tyran, chce swoich ludzi. A struktura społeczeństwa syryjskiego swój to jest albo z mojej rodziny, albo krewny jest. A mój krewny, moja rodzina to jest należy do mojego odłamu wyznaniowego. Więc ja nie wierzę, że zmarły prezydent i jego syn są Alauitami w sensie doktrynalnym, w sensie religijnym. Znaczy należą do tego ugrupowania, ale nie bronili Alauitów ani doktryny alauickiej. To był człowiekiem państwa zmarły prezydent. Więc rzeczywiście otaczał się nie mogło być inaczej. Struktura nasza, proszę Państwa, w Syrii jest, mówię nasza, teraz mówię jako Syryjczyk, nasza jest po prostu najpierw rodzina, a potem plemię, potem powiedzmy odłam religijny, potem religia. Czyli mówiąc tak, rodzina, potem Alauita, potem muzułmanin, potem jakiś powiedzmy Arab. Nie jest tak. Jeszcze pojęcia narodu, pojęcia patriotyzmu, nie,
Państwo tak, jak gdyby posłużycie się pojęciami europejskimi, narodowości, nacji i tak dalej, przenosicie do takiego kraju, jakim jest Syria. Nic, to jest mylne po prostu. Więc i dlatego oczywiście wskutek powstań takich świty wokół władzy, no to jeden przyciągał drugiego i powstał taki problem, nazwijmy go alawicki. Rzeczywiście powstał. Jeszcze do tego dodajemy, że sunnici nigdy nie uznali alawitów za muzułmanów, prawowitych muzułmanów, to jeszcze spotęgowało. Osobiście pamiętam hasła głoszone w Syrii przez demonstracje, nazwijmy to, już będę używał takich terminów jak sunnickich, jak nie chcemy Tannusa ani Fannusa, chcemy człowieka, który jest prawowitym człowiekiem. Tannus to jest chrześcijanin, Fannus to jest alawita. Po prostu. Oni chcą człowieka, który ma być sunnitą, bo to jest prawdziwie wierzącym człowiekiem. Jeśli chodzi o sojusz z Iranem, to nie jest właśnie sojusz, też podtrzymuję, że to nie jest sojusz szyicko-szyicki. Po pierwsze, rzeczywiście alawici naprawdę nie są szyitami, to znaczy oczywiście z punktu widzenia naukowego, historii ruchu tego, wywodzi się z ruchu szyickiego, ale potępiany są przez szyitów irańskich. To było, jeżeli pamiętasz, Janku, to był konflikt, okropny konflikt syryjsko-iracki, bo ta sama partia rządziła w tych dwóch krajach. Więc jak była okazja, żeby osłabić Irak wojną na przykład iracko-irańską, i dlatego był ten sojusz, żeby otoczyć ten pierwszy, najcieklejszy w ogóle wróg Asada był Saddam Hussein. I stąd powstał ten sojusz. Ja uważam, to było z jego punktu widzenia bardzo dalekowzroczny. Okazuje się, że po 30 latach ponad, to okazuje się, że ten sojusz jest trwały. I moim zdaniem nie jest w żadnym wypadku, nie ma charakteru religijnego. Ma charakter, nie znajdziemy w Syrii żadnej książki, która propaguje tak zwanego wilayat al-faqih, nie wiem jak tłumaczymy. To jest ta doktryna obowiązująca w Iranie. Przecież nie znajdziemy propagandy w tym stylu, bo wilayat al-faqih to oznaczałoby, musiał być Chameini w Syrii, odpowiednika Chameiniego, który dyktuje Asadowi, co ma robić. Naród wybiera, Chamenei powie, zdemisjonuję ciebie i już jest zdemisjonowany, więc nic podobnego. Także jeśli chodzi o za dużo już mówię? Nie, tam, proszę. Jeśli chodzi o ten obóz opornych, jak Janek nazywał, to właśnie reżim syryjski bardzo tak lubi to używać. Że my jesteśmy obiektem ataku przez cały świat, bo do tej pory byliśmy oporni wobec Izraela, głównie wobec Izraela. Jesteśmy oporni wobec właśnie pokus imperializmu, Zachodu i tak dalej. Coś jest na rzeczy oczywiście, bo Syria za tym i Liban, no niestety Liban nic nie może robić bez Syrii, jest jedynymi krajami, które nie podpisały układu pokojowego z Izraelem. I na pewno tak szybko nie dojdzie do takiego układu, zwłaszcza w obecnych sytuacjach. Także, proszę Państwa, ja nie dlatego, że nie lubię używać takich słów jak alawita czy sunnita, bo to jest fakt, ale że dominacja alawicka przed szyicką. Może jeszcze jedno. Gdyby tak było, tak naprawdę wybrzeże syryjskie to są w gruncie rzeczy alawickie. I to są najpiękniejsze regiony Syrii. I najbardziej podatny do infrastruktury turystycznej. Tam naprawdę jest słabo rozwinięta ta infrastruktura. I dlaczego właśnie nadal tak było, tak jak na razie jest, dlaczego Aleppo i Damaszek są największymi centrami przemysłu i bogactwa i tak dalej? Nie da się ukryć, że Aleppo i Damaszek to są sunnickimi. Więc ta dominacja trochę, ta alawicka, to nie do końca jest prawdziwą. To właśnie w Aleppo i w Damaszku najwięcej, to znaczy najwięcej mogło pracować. No, nie lubię tego, że sunnitów, a mnie właśnie na wybrzeżu syryjskim, gdzie nawet i bieda. Proszę pojechać, tam jest słynna plaża,
Nedźm, Gwiazda Niebieska, coś nie, w tej chwili nie pamiętam, i pójść do i to tam ma być, miało być kiedyś takim oknem dla Syrii. No strasznie tam wygląda ta twarz turystyczna Syrii. Więc no, nie wierzę do końca w te alawicko, jakieś sunnickie i tak dalej z punktu widzenia reżimu. Tym niemniej reżim syryjski jest okrutny, bo jest po prostu taki jest charakter tych reżimów. Ten reżim tak naprawdę jest kontynuacją jego poprzedników. W 1963 roku partia Bas doszła do władzy, a pan Asad, ojciec, kontynuował. Nie byli bardziej demokratyczni niż Asad. Po prostu Asad wymyślił pewien system, skuteczny system, w którym zablokował jakąkolwiek, jak na razie, jak widać, nawet jego syn, skutecznie jakiejkolwiek walki z nim. Stworzył tutaj do pana, dlaczego wojsko czy armia syryjska w Tunezji była, armia w Tunezji była taka, a w Syrii nie jest taka. No bo właśnie w cudzysłowie oczywiście mówię, geniusz Hafeza Asada polegał na tym, że zrobił wojsko, które do żadnej armii na świecie nie jest podobna, bo jest to armia, w którym jednocześnie jest służby specjalne, ubecja, mówiąc tak wprost, jest armia, jest partia, bo w każdej jednostce to było, i oczywiście i biznes. Więc połączył i czasami w jednej osobie, czasami ten generał był partyjnym, był oficerem politycznym i był i handlował narkotykami z Libanu, czy skąd, nie wiem skąd. Tak. Więc tak, rzeczywiście Asad skorumpował ludzi. To nawet teraz jego zwolennicy, no częściowo jego zwolennicy nawet się przyznają do tego, że on skorumpował ludzi. Wymyślił taki system, w którym, jak sami widzimy, że już prawie dwa lata, proszę Państwa, zginęło kilkadziesiąt tysięcy Syryjczyków i nadal reżim nie zbliża się ku upadkowi, moim zdaniem. Dziękuję. Dziękuję też bardzo. Ze względu na to, myślę, że powinniśmy zwrócić na to uwagę, ponieważ jeśli czytamy literaturę odnośnie Syrii, to właśnie w większości jest to podejście jednak przy tej całej aparaturze pojęciowej europejskiej i dlatego trzeba zachować dużą ostrożność, czego ja też przy wymyśleniu tego tytułu nie zachowałem. Dlatego też wydaje mi się to bardzo wartościowe, żebyśmy o tym pamiętali, szczególnie czytając literaturę czy popularne magazyny publicystyczne. Natomiast mamy już bardzo mało czasu, a chciałbym do pytań publiczności, chciałbym odnieść się do kryzysu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Rosja argumentuje, tak jak zresztą podobnie argumentuje pan doktor Bury, posługując się pojęciami kroczącej misji Zachodu. To jest akurat sformułowanie chińskie. Chciałbym, żeby panowie może spróbowali określić interesy obu stron i zastanowić się, czy działania, które działania, czy nie przyczyniły się do eskalacji tego konfliktu. Za przykład bym podał na przykład Egipt, w którym, i tu bym się zwrócił do pana ambasadora, postawiłbym taką tezę i jestem ciekawy odpowiedzi pana. W przypadku Egiptu postępowanie USA było totalnie odmienne od postępowania w przypadku Syrii, to znaczy posługuje się tu argumentacją Rosji. Rosjanie twierdzą, że udzielając od początku konfliktu jednoznacznego poparcia dla którejś ze stron walczących, tak naprawdę przyczyniamy się do eskalacji tego konfliktu. W momencie, kiedy w Egipcie USA nie miała wyrobionego stanowiska od początku na temat toczących się wystąpień, ta eskalacja nie nastąpiła tak szybko. Zastanawiam się, czy ten argument Rosjan ma tu znaczenie, szczególnie dla kogoś, kto w Egipcie spędził tyle lat. No, argument Rosjan jest argumentem przegranych, dlatego że jeśli możemy mówić o mocarstwie, które straciło większość swoich aktywów w całym regionie, to tym mocarstwem jest właśnie Rosja, którą
Zachód szeroko rozumiany, aczkolwiek nie jestem zwolennikiem spiskowej teorii dziejów. Po prostu w tamtym regionie świata, jak zresztą i w innych, toczy się dość bezpardonowa rywalizacja o strefy wpływów, o korzyści ekonomiczne, o korzyści polityczne. Po prostu każdy z krajów, który ma ambicje, stara się te ambicje zaspokajać. A zatem wracając do szeroko rozumianego regionu. Jeśli Państwo popatrzą na mapę, to zobaczycie, że Egipt zajmuje absolutnie strategiczną pozycję. Nie dość, że jest największym z krajów arabskich, krajów regionu, ale jest i zarazem krajem afrykańskim, połączony przecież z głębią kontynentu Doliną Nilu. Jest w oczywisty sposób krajem arabskim, jak powiedzieliśmy, jest sąsiadem europejskim poprzez Morze Śródziemne i również jest krajem azjatyckim, dlatego że Półwysep Synaj już należy do Azji. Więc zważywszy na to strategiczne położenie, oczywiście, że Stany Zjednoczone starały się jak najbardziej umocnić tam swoją strefę wpływów, co im się znakomicie udało. Jeśli mamy sytuację, w której Amerykanie dotują, zwłaszcza armię egipską i siły zbrojne Egiptu, od kilkunastu lat kwotą $1,300 milionów rocznie. Do tego dochodzą jeszcze różnego rodzaju sumy związane z pomocą cywilną, szeroko rozumianą, poprzez organizacje pozarządowe i tak dalej, i tak dalej. To zobaczymy, że Egipt jest drugim po Izraelu krajem regionu tak obficie zaopatrywany przez Stany Zjednoczone. Więc jeśli inwestujemy w jakiś kraj czy jakiś biznes i traktujemy ten kraj jako biznes, to w oczywisty sposób, że będziemy bronili tam do końca swoich interesów. I proszę wziąć pod uwagę, że bez względu na to, jaki będzie ustrój w Egipcie i kto będzie przy władzy, to na pewno nie będzie to przez długi jeszcze czas władza antyamerykańska. Jeśli przyjmijmy nawet, że Bractwo Muzułmańskie w tej chwili dochodzi do głosu w całym regionie, ale i w Egipcie, i eksponentem tego właśnie ruchu jest prezydent Egiptu, no to jeśli dowiemy się, że studiował w Stanach Zjednoczonych, dwóch jego synów przebywa w Stanach Zjednoczonych i ma obywatelstwo amerykańskie, to przy wszystkich retorycznych, czy też raczej propagandowych wypowiedziach, jakie ten przedstawiciel Bractwa Muzułmańskiego czyni na zewnątrz i wewnątrz Egiptu, w jasny sposób interesy Stanów Zjednoczonych w niczym nie zostały zakłócone. I teraz wracamy do tej rywalizacji. Otóż Zachód ograł Rosję i to w zasadniczy sposób w Radzie Bezpieczeństwa. Brało się być może to z pewnych nieporozumień na szczycie władzy w Moskwie, wtedy, gdy w Radzie Bezpieczeństwa Rosjanie i Chińczycy wstrzymali się do głosu w kwestii interwencji wojskowej NATO w Libii, prezydentem był Miedwiediew. Teraz przy prezydenturze Putina absolutnie nie będzie możliwa powtórka sytuacji. I dlatego wszelkie rezolucje dalej idące w kwestii Syrii, poza pewną troską w kwestiach humanitarnych, doprawdy nie osiągną konsensusu. I nie będzie możliwe współdziałanie tutaj rosyjsko-amerykańskie. To jest absolutnie wykluczone. Niedawno byłem w Moskwie na konferencji Okrągłego Stołu poświęconej właśnie Syrii, organizowanej przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i odpowiedników rosyjskich. Różnice zdań w ocenie sytuacji syryjskiej były diametralne. Ale Rosjanie powiedzieli jasno, Syrii nie odpuścimy i stamtąd nie wyjdziemy. I co nam zrobicie? Róbcie co chcecie.
Więc trzeba się pogodzić z tą sytuacją, jaka jest. W Radzie Bezpieczeństwa nie będzie konsensusu. Chiny tutaj troszkę inaczej grają niż Rosja. Mianowicie Chiny występują z legalistycznej pozycji nie wtrącania się w sprawy wewnętrzne innych państw. Podtekst jest oczywisty. My się nie wtrącamy i nie będziemy się wtrącać, ale wy się też nie wtrącajcie do nas i kwestia Tybetu jest naszą absolutnie wewnętrzną sprawą. Więc do samego końca będzie Rosja broniła swoich pozycji. To jest port Tartus, to jest bardzo ważna baza floty wojennej Rosji. To jest ważny, praktycznie ostatni punkt strategiczny, jaki Rosja posiada na Bliskim Wschodzie. Więc trzeba się zastanowić, co w tej sytuacji, jakie rozwiązanie polityczne można zaproponować. Jak się wydaje w tej chwili po ostatnich decyzjach opozycji syryjskiej, która była do tej pory rozpaczliwie skłócona, nie wiem czy George się ze mną zgodzisz, ale ci, którzy przebywali od lat na emigracji, nie potrafili się porozumieć z tymi, którzy urośli w czasie tych ostatnich dwóch lat syryjskiej wojny domowej. Przy bardzo dużych różnicach wynikających właśnie z religii, z ambicji poszczególnych pomniejszych liderów. Teraz jak gdyby opozycja dostała dobrego przywódcę, charyzmatycznego przywódcę, ba. Doszło do tego, że już dwa kraje, i to liczące się kraje członkowskie Rady Bezpieczeństwa, uznały jako rzeczywistą reprezentację społeczeństwa syryjskiego. Myślę tutaj o Francji i Wielkiej Brytanii, tą opozycyjną Narodową Radę Syryjską. No i teraz jest wielkie pytanie, wrócę jednak do tytułu naszego spotkania, czy zmierzch Halawitów, czy też nie. Otóż wydaje mi się, że jeśli chcemy mówić o jakimkolwiek rozsądnym rozwiązaniu tego wielkiego kryzysu syryjskiego, nie możemy pominąć Alawitów. Oni muszą być częścią, bo są krwią z krwi i kość z kości syryjskiego społeczeństwa. Więc nie można ich wyrżnąć po prostu, wyeliminować, wypchnąć na zewnątrz, zmusić do emigracji. Oni muszą być tą częścią. I problem jest tego rodzaju, że te minione dwa lata i wojna domowa pokazały, że szeroko rozumiany reżim, a zwłaszcza no, ta sztandarowa postać, jaką jest prezydent Bashir Assad, nie są w stanie wygenerować z siebie jakiegokolwiek pomysłu, który by zadowolił szersze kręgi społeczne. Jest to po prostu niemożliwe. I dyktator stał się taką sztandarową postacią, której usunięcie na pewno mogłoby pomóc. W moim przekonaniu on jest nie do uratowania. Natomiast jego obóz ma szansę pod jednym wszakże warunkiem, że ta skłócona dotąd i absolutnie beznadziejna w swoich pomysłach opozycja syryjska potrafi skonstruować program no, czegoś, co nam się wydaje w tej chwili absolutnie niemożliwe, to znaczy narodowego pojednania, dającego gwarancję tym, którzy do tej pory stoją przy Asadzie. Stoją, bo nie widzą innego wyjścia. Beznadziejna logika wojny domowej wpycha ich w ślepy zaułek. I jeśli tutaj George miał rację, mówiąc, że Alawici wcale nie byli jednorodni i nie wszyscy Alawici popierali Asada. Nie, byli i biedniejsi, bardziej dyskryminowani przez reżim i ci przychołubiani, przytulani do piersi i nagradzani. Ale teraz, ponieważ jest ta nagonka na Alawitów jako tych, którzy doprowadzili kraj do wojny domowej, to oni się wszyscy jednoczą wokół tego dyktatora, nawet jeśli go przedtem do końca nie popierali. Więc trzeba po prostu dać gwarancję istnienia i normalnego rozwoju także społeczności alawickiej w tej nowej Syrii, która zaistnieje po obaleniu dyktatury. Bo to jest kwestia czasu, oczywiście.
Jakiego czasu, trudno to powiedzieć. Chcę Państwu zacytować fragment raportu jednego z zagranicznych obserwatorów, który przyjechał do Syrii razem z Kofi Annanem. Jak wiecie, ten były sekretarz generalny ONZ-u miał za zadanie w imieniu Rady Bezpieczeństwa i Ligi Arabskiej wypracować jakiś modus vivendi, po prostu żeby zakończyć ten straszliwy przelew krwi. On rzeczywiście ułożył taki sześciopunktowy plan, który praktycznie nigdy nie wszedł w życie i Kofi Annan zrezygnował, został zastąpiony przez Algierczyka, byłego ministra spraw zagranicznych Brahimiego, ale skutek tych działań mediacyjnych, nazwijmy to, jest absolutnie mizerny. Otóż jeden z tych obserwatorów powiada tak, jeśli jestem w Deraa, to jest miasto w interiorze, to wydaje mi się, że reżim Asada nie istnieje. Jeśli wracam do Damaszku, to dochodzę do przekonania, że ten reżim będzie trwał wiecznie. Syria jest podzielona. I dopóki te rozsądne siły raczej z łona opozycji, bo jeśli chodzi o rząd, te minione dwa lata pokazały, że jest to niemożliwe, więc raczej z łona opozycji nie wypracuje tego programu pojednania narodowego, dając gwarancję osobistego bezpieczeństwa, uczciwych procesów dla tych, którzy zasługują na potępienie i ukaranie, ale również dając gwarancję wmontowania w przyszłe struktury, nazwijmy to, bardziej demokratycznego państwa, takim w tej chwili bastionom reżimu jak siły bezpieczeństwa, czy wojsko, czy aparat sądowniczy, to wtedy będziemy mieli do czynienia, jeśli tak się nie stanie, z konfliktem i z dalszym przelewem krwi i toczącą się wojną w nieskończoność. Tutaj był wspomniany przez Georgesa Liban. O tak, wojna domowa w Libanie trwała 20 lat. 20 lat. Została tylko i wyłącznie przytłumiona, notabene dzięki mediacji syryjskiej i dzięki syryjskim siłom zbrojnym, które rozdzieliły, weszły do Libanu i rozdzieliły walczące strony. Teraz jest jak gdyby sytuacja w drugą stronę. Więc trzeba się zastanowić, co się bardziej opłaca i Syryjczykom, na co są skłonni pójść, na jakie ustępstwa. Bo inaczej może dojść do rozkawałkowania Syrii po prostu. Powstaną enklawy na takich zasadach jak w Libanie, na zasadach konfesyjnych. Osobny obszar alawicki, osobny obszar chrześcijański, kurdyjski i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że trzeba robić wszystko, żeby uniknąć takiej sytuacji.